Siemanko, witam w mojej, kurde, jeszcze nigdy nie robiłem keto bułek. Dlatego dzisiaj pokażę Wam mega prosty przepis, jedynie 5 składników na niskowęglowodanowe bułeczki. I do naszych keto bułeczek potrzebujemy 300 g twarogu, 150 g słonecznika, 50 g siemienia lnianego, wiecie co to jest. Jedną łyżkę majonezu, jedno jajko, sól himalajska różowa i ja jeszcze na wierzch położę nasiona dyni. Zaczynamy od słonecznika i naszego siemienia. Boże, nigdy nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, jak to się odmienia. Siemia czy siemienia? Lnianego, ale generalnie te nasze sypkie składniki wrzucamy do blendera i będziemy je mielić. Tylko nie rozsypujcie jak ja. Nasze sypkie składniki mamy już gotowe i będziemy je przerzucać do plastikowej miski. Dodajemy naszą kostkę twarogu. Przypominam, u mnie to jest 300 g, twaróg półtłusty. Wbijemy jedno jajko. Dodajemy jedną czubatą łyżkę majonezu. U mnie jest to winiary. Pewnie w większości z Was będzie to kielecki albo roleski. Tak, u mojej narzeczonej musi być winiary. No i dobra. Ja się nie odzywam, ale taki dodajemy. I dodajemy taką większą szczyptę różowej soli himalajskiej. Zmieniamy końcówkę i wszystko będziemy mieszać ręcznie. Ja, kochani, przypominam Wam, że na moim kanale pojawił się jakiś czas temu przepis na chleb majonezowy. On bardzo ładnie poszedł, bo został obejrzany przez 11 tysięcy osób. Także kliknijcie subskrypcję kanału i będziecie wszystkie te moje filmy widzieć na bieżąco. Ja teraz zamieszam się za bieranie. Biorę się za mieszanie! Nasze ciasto jest gotowe. W moim przypadku wyszło gęste jak mega jakiś beton. I bierzemy blachę do pieczenia wyłożoną papierem. Będziemy formować nasze bułeczki. I na koniec na wierzch dodaję troszeczkę pestek dyni i będziemy piec w temperaturze 180 stopni około 30-40 minut. I do piekła. Minęło 40 minut, 180 stopni. Wyciągamy, co się nam udało zrobić. Patrzcie. Powiem Wam, kochani, że to nawet wygląda jak bułeczka, pachnie. Od razu Wam powiem, że przez długi czas, gdzieś 25 minut, te bułeczki ciągle były blade. Ja myślałem, że to naprawdę nie wyjdzie, ale później z minuty na minutę one ciemnieją, zaczynają pachnieć jak normalne pieczywo. Dlatego zostawiam je do ostygnięcia i próba testu na moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Wbijajcie na Instagrama i subskrybujcie kanał Keto Aktywnie. No i oczywiście żyjcie Keto Aktywnie. Trzymajcie się, hej!